Pięgam, jeżeli mam jakikolwiek jeden zarzut do Heroesów HD, to to, że jakoś strasznie dziwnie segregują zapisy. I nie jestem w stanie się nigdy połapać, który był ostatnio. I nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Czemu to w ogóle tak działa? A, czy da się w ogóle to gdzieś zmienić w launcherze? Chyba nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Chyba się nie da. Wypadałoby jeszcze się ogłosić. Chyba. Chyba może, nie wiem. Dlaczego właściwie? Ja się zastanawiam generalnie. Dlaczego one nie mogą być tutaj jako te ponumerowane, tylko muszą być pod orderem numerowane? To mnie zastanawia najbardziej w tym wszystkim. Bo powiem szczerze, że nie pamiętam aż tak dobrze nas misji generalnie. I przez to często gęsto muszę grzebać pod orderem wczoraj z lesem weekendem. Żeby sobie przypomnieć, która właśnie była ostatnia, bo numerkowo mniej więcej kojarzę, cześć sobie, witam. Ale żeby znaleźć, gdzie jest odpowiedni numerkowany zapis, to już wie trochę więcej uznałem się. Jak się właśnie zastanawiam. Bo nie kojarzę, żeby oryginalne Heroesy miały tylko. To nie jestem pewien, czy to jest problem z tym z urodzeniem Rafi, czy to jest problem z cyklem Heroesów. A zobaczymy, jak będziemy przechodzić do kolejnej kampanii, I guess. Pieśń dla ojca. Ostatnim krokiem do zakładu urodzenia Rafi jest dbać na gmatów do jejowej czesnej Crossroad Dage'a, biorąc pod uwagę, że na chwilę jest tego gryfą, ale nie będzie to łatwe zadanie. Sam na gmatu Nimbusa i zdobyć miasta Hajkasa i medalu męża stanu. Po takiej tego scenariusza Nimbusa i jego siedmiu najsilniejszych bohaterów, to za to do następnego scenariusza. Mielibyśmy mieli sterować na komandę, uprzeć pana komandę. Cześć, Petko, witam. Teraz pytanie, czy chcę podstawową logistykę, czy buty? Wydaje mi się, że buty, bo logistykę i tak będę mógł dostać, a butów raczej nie. Więc buty zdają się mniejszą opcją. Po odbiciu Steadwick moje lęki umocniły się. Mój ojciec nie zmarł śmiercią naturalną. Został otruty. Śledztwo przeprowadzone przez generała Morgana przed wybuchem wojny nie dostarczyło żadnych konkretnych faktów. Ale teraz już wiem, iż nekromaci, szukając dowódcy dla swych armii, wskrzesili mojego ojca. Po zabiciu króla Wilmara przejął on pełną kontrolę nad armią, a także ich okazało się, że wskrzesili sobie zbyt silnego króla i nagon sami się są już w stanie kontrolować monstrum, które stworzyli. Jako gest dobrej woli wysłali do mnie posłańca, który ma ujawnić mi, kto zabił mojego ojca. Musisz odnaleźć posłańca i zapewnić mu bezpieczeństwo. No dobrze. Pytanie, co kontrolujemy? Nekropolię, zamek czy jakąś mieszankę? Ewidentnie kontrolujemy zamek. Anibus posiada dowody dotyczące zabójstwa króla Gryfonharta. Musi do nas bezpiecznie dotrzeć, albo nigdy nie poznałem prawdy. Przyprowadź go do zamku. I chodzi o ten zamek, z którym zaczynamy. Jest przynajmniej na tyle dobrze. Mam dość dyplomatkę. Czy wy chcecie mi powiedzieć, że to Nimbus? O mój Boże, czemu Nimbus dostał te buty? Cześć, witam, witam. Boi mnie też nie, że to Shingo... że to Nimbus dostał te buty. Oj, Fajnis. Lubię Fajnisa. Nie wiem, czy nie zrobię tego w ten sposób, że wezmę sobie wynajmę Lainisa. Boicie, że Shin... Boli mnie potężny Shin, zgadza się. Potwierdzone info. To jestem Leo, witam. Lainis nie ma wciąż magii, niestety. A poza modlitwą i się zastanawiam, czy ja w takim razie nie chcę zaczekać jednego tego... jednego dzionka. Bo ty musisz tutaj spać praktycznie, bo nie mam. O Jezu, ile tych kluczników? Jezu! Masz na drugim Eliki?
mam Baldi na zasadzie, że jest, ale niekoniecznie będę na niej jakoś bardzo spoglądał. Tak powiem. Chyba weź śpiewy magów. Będzie strzałka, będzie strzałka. To można udawać, że się bijemy, to... Weź się dalej, odejmę jeszcze pozostałych mielów. I możesz iść dalej. Halo, i nic idzie po surosa. O, już nie się nie boją doskonale. Co może tak to zrobię? Że ten... że... niech Adela zbiera kopalnię. Halo, i nic to... To nie było najmożejsze, co dzisiaj zrobiłem, nie będę kłamał. Nie ostrzę kopalni. Nice! Te wspaniałe reklamy, które tyle mi dają. Dobra, lecimy. Majka powietrza się przyda. Właśnie coś na chwilę. Okej, czyli oni mają jakieś bohatera, które tam gania. Weź na chwilę. Wejdź tu. O, oni nie chcą uciekać. No i to i tak nie będzie jakaś prowantyczna walka, to zdziwię się, że chcą się rzeczywiście widzę, no. 10-20, na. Jeszcze raz jest strzałką. I dopiero będę myślał. Wait. Na to jest ten strzał. Jeszcze odrobinę zabliska nie poszedłem, ale ja zobaczę. Albo może tak dojść zawsze. Nie, żeby w linii dosiadę. Yep. Tak. Tak, sięgnąstwo z kolei. Właściwie są nieco mniej optymalni, nie będę kłamał. Może czy nie? Dobra. Jak wierzę, łuczników na razie nie skarnę. Oni już mają tego? Oni już chyba mają... to badziewie, które sprawia, że robi się ciemno wszędzie wokół. Ty nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz rzeczy grać. Że tego się na pewno nie tylko. Tak. Darmowe miasto? Zawsze. Jakby czemu miałbym nie skorzystać z darmowego miasta? Wydaje mi się, że nie mieliśmy tutaj żadnego limitu czasowego na misję. I chyba zapomniałem wydawać się nosek, ale już przebywaj to. Weź zostań w tym mieście, żeby sobie manę wygenerować. Oni jednocześnie się na mnie jakoś bardzo nie rzucają jeszcze. To mnie odrobinę niepokoi, bo to znaczy, że gdzieś mam miasto, przynajmniej. A, to jest już inne miasto. A tu jest ten bohater śmieszny. Weź ratu zbuduj tutaj. Tak. Czemu? Czemu go pobić? No nie, on jest zdolny po prostu i dlatego go nie mogę pobić. Ale to sobie bardzo chętnie zgadnę. Mam dwa moce. To chyba być za dobrze. Wait, wait, no i tak będą za wolni. Zastanawiam się, czy jestem w stanie ich zabić, zanim w ogóle podejdą. Ale chyba aż tak... zdecydowałem, może? 5,68, za mało. Zasłowuję. Trzeba jak najmniej trafić mi się chyba z 60.
Jeszcze nie, łej. Teraz pewnie będzie. Dalej. Perfekt. Zamerczek, klasztor. Zgarniemy jedno z budynków. I podbiegnę już, żeby Adela miała bliżej do elektrykacji. Tego miasta wydaje mi się, że nic nie chce. Bo z nieomarłymi się mieszać to absolutnie tego jest. Kamienia nie odwiedziłem jeszcze, ale ci też kawałkić. Pozdrawiam, tak też nie jest odwiedzony. No, zamek nie rudy brakuje, ale rudy to nie jest co bym wydać. Szósty dzień. Nie, no mogę chyba wszystko kupić. Jeżeli zignorujemy tą część, której przez to nie stać się przez chwilę na kapitol. Ale, jak już mówiłem, przez chwilę. Nie po to jest targowisko, żeby z niego nie korzystać. Myślę, że mogę iść na te zamówiaki wtedy. Nie podoba mi się, że Kopot tak po prostu sobie stwierdził, że on zabija tamte zębiaki, ale jednocześnie wydaje mi się, że nie powinien chciał aż tak źle. No nic więcej nie mam. A mogę właśnie dojść do większej ilości jednostek, liczby jednostek. To małe miasto. Pewnie sobie przekażę do jakiejś szary może lepsze przekażę. I teraz pytanie, gdzie ten kolega siedzi? Bo ja go widziałem przez chwilę. Więc wydaje mi się, że bezpiecznie będzie po prostu siedzieć. A moje? Czy to znaczy, że oni mają jeszcze jeden ten? Jeszcze jeden zamek? Tak, bo nawet ten. Nawet widzę, że mi nie mógł wojny wchodzić. Pewnego popiję, skoro już tak biegam. Nie wydaje się jakiś specjalnie trudny do pobicia. Ale z drugiej strony ja też nie mam jakiejś coś innej armii. Zobaczmy. Na razie mogę pytać, jak on przy tym podejdzie. Mam przewagę liczebną, to na pewno. Strzałka. Będę strzałkował tam. Kiedy będą koło mnie najszybciej. Najmniejszącym dał ruchu. Bo ma to dużo oddane. Oj. Odszedł. Bo jedno z tego żeby drugą potroić jeszcze. Więc będę miał bliżej. Zatkowanie wypadaje na tak. Będę miał na myśli. Nie wiem, czy nie będę się odpowolnić tych zombiaków, które na dole są. I trzyma się bliżej górnej strony. To wydaje mi się, że jest to wykonanie bez strat, wtedy nie w tą skin to są. Wiem, że zombiaki są dość wytrzymałe, ale nie aż tak. Potencjalnie jestem w stanie je zabić. Ale to potencjalnie. 6, 5, raczej zabiję. No. Ale. Jeden gryf, jeden. A się to przegrywa. To było szybkie. Nie chcę teraz podgarniać wszystkich skarbów. Nie jestem pewien, czy one przechodzą, to jest mój główny problem w tej chwili. Bo było odkomunikowane, że najsilniejsi bohaterowie będą przechodzić.
I też nie pamiętam, jak to działa, jeżeli chodzi o zaklęcia. Czy zaklęcia im też przechodzą, czy zaklęcie E? Bo jeżeli zaklęcia nie, to... Równie dobrze mógłbym w tej chwili ten, w tej chwili już zgarnąć sztuczników i iść kończyć misję. Bo kojarzę, że w tych kampaniach, które są w Shadow Death, bardzo się opłacało generalnie zbierać praktycznie każdy budynek do statów i tego typu rzeczy, przez to, że te statystyki przechodziły i podobnie na przykład zaklęcia. A nie jestem pewien, czy tutaj tak jest, czy to będzie potrzebne, etc., etc. Hamid zrobić to można zawsze, tak? To nie jest tak, że jakoś specjalnie teatra. A i tak tu siedzę. Zobaczmy po tamtych rycerzy. Powinien dać im radę. Słynne ostatnie słowa. No jak patrzę na to, co tu jest, to rzeczywiście mogło być słynne ostatnie. Nie wiem, czy ja odrobinę nie przesadziłem. A przez odrobinę mam na myśli twój. To będzie nawet nie jeden cały. No dobrze. Też nie będzie jeden cały. To też nie będzie jeden cały. Nie powiem, że zrobiłem to bardzo optymistycznie, ale chyba i tak mimo wszystko wyjdzie dobrze. Stracę pewnie jednego tego. Stracę pewnie jednego kawalerzysta. Albo nie nawet. Lightning Bolt? Jeszcze dwa, kwantę dla mnie. To stracę. O, bo zaskakuje naprawę. Bardzo naprawdę. Magia wody, tak naprawdę teraz modlitwa jest bardzo przydatna. Tu więcej nic nie ma. Zgadzam się, że eksperci mi dają. I w sumie... jest chyba misiarki. Tam jest z maną. Magia wody. Wrócę się do miasta po gildie magów 4. W sumie z kolei tak zależy mi na tym, tylko na zaklęciach, to sobie porobię magazyn z sobą. Bo tak, to obiecane, to obiecane. Tam jeszcze nie byłem potencjalnie. Adela może zgarnąć najwyżej budynki do rekrutacji, czyli się nie opłaca. Mogę już pójść z tym. Ty tam biegnij powoli. A, zabawało mnie, doskonale. Bardzo czarny rycerze. Powinno być łatwiej niż wcześniej, bo jest kaparą. Będę smutny, jeżeli się okaże, że tak, że zaklęcia nie przychodzą między misjami. Bo okaże się, że trochę niepotrzebnie robię to, co robię. Jest ciekawe, że ten, że nie ma jako tako żadnych ograniczeń poziomu. Aczkolwiek to też mogę to przyzwyczajenie z kampanii Shadow Death, że tam takie ograniczenia były. Chyba ty tutaj siedzisz i śpisz. Dobra, czyli tak. Ile mogę kupić tego właściwie? Już pewnie w stanie. Okej, nie aż tyle, ile myślałem, że mogę, ale... drugi, gildia na trzeci. Skocz do nekropolii. Wagi. Nie potrzebuję jednostek już, więc dobre różnice. Okej,
potrzebuję dużo klejnotów. Nie mogę aż tak wydawać. Zresztą, jeżeli będę chciał porobić wszystkie te chęcie, to chwilę tutaj posiedlę. Bo nie mam aż na te zasobów, a jednocześnie na mapie już praktycznie nic nie ma do podniesienia. Więc jestem bardzo ograniczony zasobami. Mógłbym kupić sobie 8 tego i już na resztę mnie nie stać. No, też nie uważam tego za coś byłego, jak tego. Dobra. 7 tego. 4. Tak, tu zupa jedno, a sobie mogę 3 od razu. No to masz, mam też potrzebę, to masz. Wejść do takiego miasta, gdzie niestety mnie nie stać chyba. Stajmy, gdzieś wiatrak jeszcze był. Gdzie był wiatrak, który wiatrak? To przy okazji to będę spełniał. A mam wiatrak. Potrzeba mi siarki. Siarka. I co mi klein. Tak, już to, ale też ja potrzebuję. Zapytacie się mnie, czy jest warto robić to, co robię. Moja odpowiedź jest, że zapewne nie. Ale jak już zacząłem, to aż głupio nie dokończyć. Czwarty lepszego. A ja mam lot na mistrzowskim. Dobra, czwarty i chyba powinienem w stanie dojść na piąte. Jeżeli wszystko powydaje. Nie mogę tyle drewna, bo nie będę miał na gildie. Na sam budynek w sensie. Cztery. Tu cztery. Tu sześć. Gildia na piątym. I chyba teraz wszystko. Na mapie też nie widzę, żeby cokolwiek już pozostawało. To zgarniałem. Chodź do miasta. Stream 17. Aby wygrać, musisz zrobić wszystkie wrogi miasta i zamki, pokonać wszystkich wrogich bohaterów. 6 twoich najsilniejszych teraz zostanie pracował do walki z Lordem Haltem. Z Lordem Serduchem. Czyli śmieć elfów, gryfów, a pogromów. Chyba elfy. Najbardziej lubię mieć te zasięgowe jednostki, jak to możliwe. Jestem zmęczona wojną. Tak jak nekromaci. Zgodziliśmy się, iż będziemy współpracować, próbując zniszczyć króla Griffinharta. Nigdy nie przypuszczałam, iż będę walczyć u boku nekromaty. Ale już od dziś nasze kuźnie produkują broń dla ich armii. Być może z ich pomocą oraz zjednoczonymi siłami Evli i Brakady uda nam się zepchnąć niemartwych poza granice Erafi. Cały czas jakoś mnie boli to określenie niemartwych. A nigdy dotąd nie zdarzyło się w Erafi, by cztery narody walczyły pod jedną flagą. Dzisiaj maszerujemy przeciwko armii nieumarłych. Mają część nich również po swojej stronie. Choć zdaje się to dziwne, jest to jedyne z pokoleń Deiji. Aby wygrać, musisz posiadać pełną kontrolę nad całym szelem. Po co ja liczymy na ciebie? O mój Boże. Ja mam problem z utrzymaniem armii z jednego miasta, aby mi mówicie, że mamy utrzymywać armię z czterech miast? Absolutnie oszaleli. No dobrze, zobaczmy. Ewidentnie zaklęcia się przyniosły. I mam wrażenie, że chciałbym ten, że chciałbym jak najszybciej Nimbusa przenieść do miasta Bastionu, żeby wziąć elfy i jakoś próbować raszować tę misję. Wydaje mi się, że to jest najmocniejsze tak naprawdę. Domyślam się, że to nie działa w tak łatwy sposób, ale jednocześnie
nic innego mi do głowy nie przychodzi jako taka najprostsza strategia na pierwszy rzut oka. Artefakty też nie przeszły. Właśnie zdałem sobie sprawę, jako kropnym wyborem w tamtej misji były te. Były buty. Szybkie zapierdania, podstawowe mądrość, whatever. Kaser, bo będę jej potrzebował. Derem już nic nie zrobi więcej. Tak, bo stworzy więcej. Zobacz, ty masz jakieś zakręcia? Strzałkę. Strzałka wystarczy na... Zrobić to jeszcze więcej. Wydaje mi się, że nie. Tutaj nie jest, jest chciałem zajść. Zresztą na razie nie znamy, że wystarczy. Nie dziwię się, jeżeli nie. Ja powiem. Zwłaszcza, że mamy relatywnie niewiele tej, niewiele many. To zdecydowanie wygląda wygrywable. Nie wiem, czy na to są tak, bo nie jak... Jak to gagi. Już to jest to, co chcecie mi powiedzieć. Moi łucznicy. Magiczna strzała. Hello. Oj, jest wygrywany. Zależnie od stanu tych nierów. Spada już mana, mi się skończyło, ale... A to jest wygrywany, chodzi go. Chciałem, że nie dużo gorzej. Miałeś trochę żałuję, że wziąłem to, a nie te, a nie... znaczy, nie te, ale magia, też jest to, nie? Zwłaszcza jeżeli mielibyśmy na przykład dostać magiczną strzałkę. Lajni z tym miałeś zapierniczać po elfy. Potrzebuję kasy na początku. Pracę wszędzie. Właśnie mogę. Na pewno Delmyth ma miał wysoki poziom, a Dela nie aż taki, ale nic to już w ogóle jest. Na chwilę obecną aż zacznie nie pewnie. Nie mam aż na tyle drewna, żeby rozwijać wszystkie miasta. Zastanawiam się, czy nie chcę samego bastionu rozwijać. Tutaj jest gildia maków. Pewnie jestem pewien, czy nadal sobie z żywieńcami. Szejnik, kolejnik. To będzie efekt proste, bo kwestia, żeby doczekać każdą turę. Przejdź się razy w ci. Chyba, że tam chyba nie aż tyle. No może. Łatwo. Będzie drewno, to jest duży plus, mnóstwo upiorów. Biorę mi jedną manę, a z drugiej strony jestem dużo zasobów. Nie, muszę reszować ten. Muszę reszować delfami, więc nie. Najgorsze jest, że tak sobie uświadomiłem, że jeżeli moim planem jest tutaj rzeczywiście, tak jak to powiedziałem, raszowanie, to nie wiem, czy nie bardziej opłacało mi się wziąć jakieś tankowate jednostki, żeby tam, żeby... Eroinis sam mógł w spokoju rzucać magię. Oh well, zobaczymy jak to wyjdzie. Koniec końców. Denmas jest silniejsza, więc zastanawiam się, czy jej nie chcę używać. Czy ty masz magiczną strzałę? Tak, to mogę prowadzić się bitwę z żywieńcami. Jest ich trochę więcej niż wrócę, ale przeboleję to. Bo strzałka jest silniejsza. Gremliny z prawda nie są silniejsze niż piknierzy pod żadnym pozorem. Ale jakoś trzeba handlować z tym, co nam gadaje. Oh.
zabij. Mogłaby na początku chyba dobrze dać akurat pod tym względem. No może tu jeszcze jedni ożywieńcy. Ale będą mi młoda latać, za to, że mamy trzy różne zamki plus miomary. I odpada malarii woda. A, no się te dzieci nie działają, nieważne. Dobry kolejny na mnie. Straty były akceptowalne. Mnóstwo zjaw. Zjawy nie te normalne, więc to może być play? Gimbus też ja nie zrobi. Zagajnik, żeby mieć jakieś fajne, dobre, silne jednostki. Że na chyba nie mogę samo do dołu lepiej, zresztą też nie mam. Aż na tyle. Państwo, otworzyć. Nie, to czemu tu jest wszędzie mnóstwo żywieńców? Podobinę hejtę. Trzeba mieć co do śmierci. Miałem iść po alfę. I w takim tempie to tego nie zrobię. Aha. Śrubełko dla jednostek. Tutaj może wieżę stopniczo postawię, żeby nieco więcej widzieć. Taki poprzednia mapa była mała, ta też czuję, że będzie ogromna. To jest salka, czy mi się wydaje? Będzie ożywieńcy, weee! Chyba to nie jest tylko postawię, żeby ożywieńców nie było. Szósty dzień, jednorazce. Całkiem sensowne jednostki będę miał na nowy tydzień. Jak już kolega tam podejdzie, ty tutaj zostań dla many, ty tu też zostaniesz dla many i dla jednostek. Tutaj jest królewskiej weny. Można by je przekazać koledze, I guess. Jak już i tak tu jestem. A tu jest to sanktuarium i pusty garnizon. Niepokoi mnie trochę, że pusty. Ale mam nadzieję, że nie wyniknie z tego nic strasznego. Czekajcie, bo gdzie jest zamek? Zamek jest tu i to będzie chyba najmniej używany przeze mnie. Jakby nie patrzeć, zamek. Czy gdzie? Gdzie ja budowałem gildię magii? Nigdzie? Ja budowałem chyba w Nekropolii. Tak. Bo potrzebuję budynku do przyrostu jednostek. Znaczy do przyrostu... kasę.
ulepszenie R. Nie chcę się zostawić na ulepszenie N. Więc chciałbym sobie teraz wziąć to wszystko. Pozbyć się gryfu, bo nie posłucham. Wciąż nie ma co. Dobra. Okej, dobra. Można myśleć o zwiedzaniu jako... jako biciu się. Że mam dużo, co mogę z tym zrobić, więc to mnie dobrze mogę wziąć jednostki i spróbujmy kopalnię podgarniać. Ja chciałem to wyjaśnić, to chyba oprócz pasjonu. Może więcej chcą się dołączyć. Może więcej się boją. Pytanie w sumie, czy ja chcę próbować ich raszować, czy ja chcę próbować zwiedzać to co mam. Bo nie wiem na ile oni są silni, na ile to, że mam maga tutaj wystarczająco pomocy, już tak tujmy. Bo jest to teoretycznie mag, jest to teoretycznie w miarę silny mag i przez to się zastanawiam, czy nie dałoby rady jakoś tego wykombinować. 30 w tym zębiaku. A mi wygrać wygrać na razie. Nie będzie to najprzyjemniejsza wygrana, jaki wystarczałem w swoim życiu, jeżeli chodzi o stratę. Heksa za blisko. No to raczej nie zrobię różnicę. Czy zrobi? Nie, nie zrobi. Jest ruda. Jest mnóstwo zombiaków, to już niekoniecznie chce się śmierdzić tak na szybko. A tutaj... Ach, mogę szkieletornie niby, żeby mi teraz budynek do przerostu tych jednostek. A to jest kolejny jednostek. Boję mnie, że to jest przekręta ziemia, więc dalej nie będę mógł magii używać. To wiesz, że jakieś... szkieletów. To mieliśmy obiecone. Wszędzie są żywieńcy. Chciałbym mieć na tyle jednostek stąd, żeby ci żywieńcy się nie bali, ale chyba mi to nie grozi w najbliższym czasie. A czy tutaj coś mamy? Potencjalnie ulepszanie tych jednostek. Bardzo, ale to bardzo potężnie inne rękę. Chyba to jedna z jednostek, których absolutnie nie spodziewałem się zobaczyć na tym kapitie. Trochę mnie niepokoją. A przez trochę mam na myśli, co to kurwa jest. Czy jest to coś takiego pseudodarmowego? Znaczy, pseudodarmowego, jak jest całe mnóstwo miejsc, gdzie jest bardzo pierdol. Nie jest tylko pierdol. Nawet nie mogę powiedzieć, że to jest tak dla mnie jakoś bardzo zależne na Nimbusie, powiem szczerze. Więc chyba po prostu będzie skipa robiona, jeżeli chodzi o Nimbusa. Wiem, że mapa jest duża i że potrzebuje bohaterów do jej zwiedzania, ale jednocześnie... Jakaś część mnie się zastanawia, po prostu nie jestem w stanie przeraszować, żeby się obeszło bez H.
aż tylu. No bo wiem, że nie jestem w stanie odwiedzić każdego miasta, pana rzeka. To w ogóle nie wchodzi na chyba. Aż to wraca. Nie coś mam, mogę to dalej zabić do jednostek. Tutaj ratusz. Wiecie co? Masz też masz sobie wyjrzeć. Najpierw, żeby podwiedzał okolicę tego zamku, jeżeli będę jakieś na to zdjęcia. Pilnowane czy nie? A szkoda, przydałaby mi się taka wiedza. Tak, to nie znowu nic nie daje, nie poza przątkami. Na zamek nie jesteś, bo nie mam grupy. I nie będzie mnie czytać. Tak się obawiam. A przez to, że nie, to nie mogę też za bardzo innych miast odwijać. Jeszcze nie zaczęli liczby robić, to jest duży pozytyw. Znaczy robić... robić budynku... robić. Zajmować budynku do liczby. Więc jest jakaś szansa, że jeszcze nie są w stanie ich zajmować, więc... To na tyle słabi, że nie mogą tego robić duże kopią, wiem. Ale dajcie im mieć kopią. Ale to tak to jest. Chyba mają już mniejsze. Niestety. Nie jestem pewien, bo jeszcze stało jakkolwiek działa na jej. Miałbym nadzieję, że działa, ale pewien nie jestem. Wykupmy jednostki. Spróbujmy podwiedzać trochę dalej moje najbliższe otoczenie. Patrzę, że gdzieś jestem w stanie coś budować, ale mam wrażenie, że Denna potrzebuje na inny zamek niż te dodatkowe spisy, które nie były znam. Oho, niebieski klucz, nie jest potrzebny i nie zdziwię się, że jest potrzebny do jakichś zamków, bo kojarzę są mapy, które tak mają, że klucz jest potrzebny, żeby w ogóle do jakiegoś zamku dojść. Nie wiem, czy to jedna z tych, zobaczymy. Bo wciąż niewiele widzę. Tutaj można wodę ulepszyć. Spodziewa się czegoś dużego pani. Nie wiem, czy nie miałem kusznika. Chyba jest zamek. To wygląda trochę jak wejście do zamku. A, siedzi to jeszcze pewnie chwilę dobry zamek. Tutaj jest już niepusty zamek. Jakie się nie boją, niestety. To jest
jest ich dużo? Jak to by się? Bądźcie się. Możesz strzelić, nie żeby to wiele zmieniło. Wait. Czy to mi się opłaca? Chyba? Nie jakoś bardzo, ale... przeboleję. Chyba będą zasobiki. Szkapito... Nie będę był tutaj na razie, potrzebuję dużo lody. Paru czempionów. No tam jest, że jest paru czempionów, aż. Tak się zastanawiam. Będę może słowa i to strzelić za to. Się wzięło na uciekanie z walk. A dzieje się to nieprzyzwoicie często, mam wrażenie. Ja jej wtedy mówi. Dobra, rzucę zaklęcie i uciekam z walki. Bio. A gracz ma takie promy, to widzę. Da, mogę powiedzieć jeszcze inne miasta, jeżeli chodzi o te... o... te drewniane rzeczy, żeby to sobie ze sobą dorobić. Czy to jeszcze nie potrzebuje? Czym ty jesteś? Nie pozwala na używanie takiego trzeciego wyższych. To nie dla mnie zdecydowanie. To nie powiedzieć może być. To do ślepienie. To też nie jest dobre, ale nie jestem pewien, czy będę potrzebował. Przed wykazem łańcuch wiadomów. Może to będzie lepsze niż fala śmierci? O Boże, teraz. Nie pogardziłbym z tego tarasu, gdyby wpadły jakieś, no? Gdyby wpadły jakieś anioły. To na pewno. Aha. O, chcę ulepszyć. Na Maruzelem nie stać mi ruda. I o to będzie mnie stać. Chyba, że za Wigilię Magów w którymś mieście. Chyba nie muszę. Chciałem mniejsze, tak? Chciałem mniejsze. Chcę mam wszystko przed ostatnim tierem. I nic więcej po tym nie mogę. Wracaj do miasta. I mogę już dać na kolejny tydzień. O! Interesująca. Znaczy, och, chyba ze mną wygra. Zależnie od tego, jak silne są wredne. Zawsze, że mam dość malowane. Bardzo niefortunnie, że jest to w ostatnim dniu, bo nie będę w stanie wyrekrutować tej bohaterki z powrotem. Jeżeli to... A nie, będzie ona. Bo czasami jest tak, że jeżeli ten... Jeżeli bohaterka...
umrze w ostatnim dniu tygodnia, to na początku następnego będzie już nowa dotacja bohaterów i przez to nie będzie dostępna. W tym wypadku akurat do tego nie doszło, na szczęście. Ale wiem, że zdarzało mi się, o tak powiem. Dobra. Lisze na pewno. Wszystkie lisze, wszystkie wampiry. Ja nie mogę. Mogę chyba wszystko wyekotować i mieć wciąż miejsca. Nie mogę. No pozbądźmy się tego. O. No i dobra. Tam są witelne. Widzę, nie chcę. Chcę iść pode mną. Tu nic nie zrobię. Tu nic nie zrobię. Tutaj nic nie zrobię, bo nie mam rudy. Nice. Też mało wykrywa z tego, co widzę. Więc pewnie też mało aniołów będzie. Moje wysokie elfy, no. A dostałem dwa anioły, zanawiam, wszystko jest okej. Chyba wydaje mi się, że mogę zapolować tylko wielki water w tej chwili. Nie mają wzrostu. Coś tam za dużo. Czy to jest jakieś miasto? Tak. Przegapiłbym je. Gdybym nie sprawdzał. Ty możesz co najwyżej to skarnąć. Nie miałem żadnego. Już pamiętam wszystko. Coś na ryneczku będzie? Na ryneczku można kupować artefakty. I zastanawiam się, czy może będzie coś, co jest godnego uwagi. Ale więc chcę dołączyć po każdej korzyści i na to przyjmę. Darmowe jednostki są zawsze w cenie. Albo jak to mówią, klasyk darmo to uczciwa cena. Ach. Łotek wskrzeszenia. To zawsze biorę. Trzy części setu legionisty. A, interesujące. Nie wiem, czy ktoś nie, też nie chce sobie wziąć. Nie jestem pewien, czy będę go... Nie, mogę go nosić, to o tym będzie się przyda. Czyli tak, tędy nie przejdę. Tędy nigdzie trzęsownie nie przejdę, a może tak. Czyli co, muszę to aż tak opowiedzieć? Na to chodzi. A ty tutaj nic nie potrzebujesz. Dermes. Tak. Dobra. Na smoki jeszcze długo mnie będzie stać, teraz jak o tym myślę, nie śpieszy mi się aż tak. Kiedy magów dla ratusza, tutaj nie, kiedy magów dla ratusza. A nie chcę wydawać się aż tak bardzo kasy na rudę. Oni gdzieś zaczynają jakieś, mi się nie podoba. Wiem, że to jest ten kolega z chwilami, ale powiem szczerze, aż tak bardzo się chwilę nie boję w tej chwili. Więc on raczej nie powinien stanowić aż na tyle dużego zagrożenia. Czy ja tutaj coś jeszcze mam? Nie wygląda. Więc chyba schowamy Nimbusa do miasta. Aha. Ty many nie masz. A możesz sobie odpocząć w tym mieście, więc tak zrobimy. Smok nie. Salacimaści nie ma, ja mam ludy. Pytamy. Nie ma blisko do żadnego z moich miast, więc this is fine. Ich miasto jest tu, jest na przeklętej ziemi i mają dużo tego. Powiem tak, gdyby to nie było na przeklętej ziemi, to bym pewnie poszedł po to. Ale zaraz tego, że jest na przeklętej ziemi, to nie czuję się komfortowo z odkrywaniem tego miasta, więc zaraz mam tutaj. Mam nadzieję, że oni nie stwierdzą, że to jest w sumie tak, że ja nie mogę, więc oni mnie zaatakują. Bo to się może przeczytać, nie będę kłamał. Potrzebuję 30 rudy, podaj. Nie będę kłamał, jeżeli tak to ma wyglądać, to czuję się trochę udupiony, bo
nie po to dawałem sobie zaklęcia, żeby teraz nie mógł mi korzystać. Yep. Na pewno. O, święty Boże. Ja jest na przykład tydzień? Jest na przykład ziemi. Doskonale! Nienawidzę tej gry czasem. Au. Zastanawiam się, czy nie jest najlepsza opcja się poprzeć tym, co mam. Chyba jest. Teraz to się wykupię. Jakby nie widzę za bardzo opcji, gdzie mój magiczny bohater wybiera to na przykład nie miał, tak powiem. Na zwykłej ziemi może jeszcze, chociaż też cyferkowo to nie wyglądało zbyt fajnie. A na magicznej to wyglądało jak tylko kategoria. Teraz pytanie, czy ja będę w stanie coś zrobić jeszcze. Te rzeczy. Fajnie. Tak, że to są fajne artefakty, ale nie, na nie za bardzo nie stać. Skarbiec? No, nie skarbiec. Cała ciemność i cała ciemność. To jest niebieski klucznik, do którego będę musiał podejść, to na pewno. Zobaczcie, czy to jest jeszcze może. Szukaj zbudowania sejter zasobów, surowców. Na smoki jeszcze mnie nie stać, bo nie mam rudy i nie będzie mnie. Nie będę miał tego rudy jeszcze spełnia takie trafia, nie? Jak dalej będę się tak rozwijał. Ile jest tych liszek? Grupa. Nie wiem, jak to powiesz, to bohaterko. Jaki duży organizm. To nic tutaj mogę potencjalnie. Niby mogę to ulepszyć, ale potrzebuję rudy na smoki. O mój Boże. On też będzie. Najbardziej mi bolą te ilości jednostek, które ma chyba. Właśnie to jest ten problem. Ja z nim mogę wygrać, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mam... jeżeli jestem na normalnej ziemi, a nie na przeklętej. A wszystkich miast jednocześnie są na przeklętej ziemi, to jest bardzo frustrujące. Przynajmniej tak to wygląda, że wszystkie tak teraz odłożone. Oni wiedzieli, co robią. Powinna być w stanie się. Nienawidzę czasem. Czasem bardzo tego nienawidzę. O właśnie, jak ten się nie działa i wtedy. Przynajmniej mogę wejść. I nie ma stąd jednostek wyrekrutowanych, co jest dużym plusem. Co o tym sądzić? Pytanie. Nie, to raczej. To będzie działać także. Bo zastanawiałem się, czy mogę jakoś zmemować na zasadzie, że jeżeli zaatakuję z grafiki, która nie jest przeklętą ziemią. Ha? 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 He? Chyba czegoś nie rozumiem. Nie wiem, czy przeklęta ziemia... Nie, no, ale próbowałem chyba, że zaklęcie niższego tieru. Już tylko te czwarto...
poziomowy. What? Ej, what? Ej, what? What? Czemu? Ja nie wiem. Ja już nie wiem. Gdzieś jeden kolega wyszedł. Gdzie kolega wyszedł? Który? O, może to Lisa. Wolałbym, żeby nie zaganiał miasta Bastionu. A jednocześnie, że on tam idzie, to ja chyba z nim mogę się tam bić. Wydaje mi się, że ja mogę się tam bić na wyższej ziemi. Wiem, że się okaże, że nie mogę pierdolę głupotę i zaraz dostanę pierdol. Ale dajcie mi wierzyć, że jest inaczej. Przynajmniej tak długo, jak on siedzi tam, to powinien być w stanie to ogarnąć. Zobaczymy. Kolego, przyjacielu. Bastion. Ulepszyć sobie całe ciemności. Powoli będę się stał ulepszać nekropolię, tak żeby miał drugiego bohatera do ataku. Bo wydaje mi się, że oni mają skupioną praktycznie całą armię na jednym bohaterze. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to nie jest tak, że jeszcze magicznym sposobem mają drugiego bohatera podobnie silnego, bo wtedy zacząłem się bardzo niepokoić. Dobra. Ulepszę sobie Lisza. Najgorsze jest, że ja wciąż nie mam tak naprawdę drugiego miasta, w którym mam jakąkolwiek jednostkę, znaczy trzeciego miasta, w którym miałbym jakąkolwiek jednostkę wyższego tieru. Kolega nie chce się tym robić, co trochę dobrze świadczy o tym, bym powiedział. Let's go? Najwyżej zaraz znowu się podam. Się zastanawiam się, czy nie przedobrzyłem. Zwłaszcza, że nie mam slowa. Czemu się wydawało, że ja mam slowa w ogóle? Znaczy jasne, mam modlitwę, mam Chain Lightninga, mam też mało many, mam Armageddon. O, to się źle skończy też, czy? I pi. To mi się najbardziej przyda w sumie. Bo chyba jest strzelanie. Na szkie tej zombiaki i na ofiarę znaleźć na wiarę są też dobre. Ała! To była bardziej ściana, to boli? Chyba nie otrzymał tak czy jak. A się też nie zastanawiam, czy ja na pewno to wygrywam. Chyba by nie wygrywam. Chyba nie zabiję. Ale mogę tak dać. Pojebie mnie. Po prostu weźmie i mnie pojebie. 190, 25. Próbuję mnie przejść. Może wiem, że nie chcę, ale jednocześnie chcę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Bo chcę, żeby one mi nie ostrzeliły elfów, ale nie chcę, bo to jest mało efektywne użycie elfów. I dlatego mam takie leki, które mam. Tak, strzelają. Ej, dobra, to jest fajne. To może dużo szpiegę. Nie, tak dużo mam się rozpędza, ale to mnie bardzo nie kroi, bo to, że więcej jest za dużo. Spokojnie na ich to może być.
No i właśnie teraz pytanie, co robi z tymi przeklętymi zombiakami? 188 to będzie 10, trochę mało. To jest trochę lepsza opcja. Muszę zacząć wyciekać teraz się powoli. Może być wygrywany w tym razie? To potrzebuję teraz najbardziej konsystować i być jak to się da. Na tym razie myślałem, że 24... Nie, nie, to pewnie. Do 24H jeszcze chwilę. I taka trochę długa chwila. Wylaj się. Wait. Biegnij. Strzelaj. Ty też niech odejdą. Atakuj, odleć. Mogę mu ten namiot medykarniczy sprzedać. To jest coś, co mnie zawsze trochę denerwowało z tego, że jeżeli gracz nie ma medycyny jako medycyny pierwszej pomocy, jako umiejętności, to nie jest w stanie uciec w trakcie tury namiotu medyka. Natomiast jeżeli AI znajduje się w takiej sytuacji, to już jak najbardziej sobie grzesznik na nie ucieknie. I zawsze mi to odrobinę irytowało, nie będę kłamał. Pięć kamyków. Chcę mieć dwa smoki w następnej turze. Bo zdaję sobie jednocześnie sprawę, że bez smoków tak nie bardzo mam możliwość zajmowania miast trochę, bo te miasta muszę jednak atakować się bez magii. To jest bardzo niefortunne swego. Złote potrzebowały te same kamyków. Let's be unlucky. Stać mnie na całą armię, czy nie stać mnie na całą armię? Stać mnie. I wydaje mi się, że mogę kombinować się z atakiem na nich. Chciałbym wierzyć, że mogę. Dobra. Adela może już tutaj stać jak jest, bo wiele więcej nie znajdzie. Ty wracasz tutaj. Nie będzie mnie stać raczej na to wszystko? Tak, monotype i... Jaka szczęść nie ma ochotę powiedzieć, że to brzmi absolutnie paskudnie. Ale jednocześnie nie jestem w stanie jednoznacznie tego uzasadnić. Bo z czym wtedy biegasz? Geodude? Ewolucja? Onyx? Rhyhorn? I ewolucja? Czy o czymś zapominam? Można mieć duplikaty gatunków. Znaczy, ja bym powiedział, że to wszystko zależy od tego, jak ktoś chce, tak naprawdę. Bardziej niż cokolwiek innego. Że jeżeli ktoś sobie życzy, żeby mieć, to może sobie powiedzieć, że tak mogę. Ja starałem się na swoim ranie nie mieć generalnie. Jest dość późno, w sumie Rhyhorn tak samo jak jest. Ale zapomniałem jakieś kompletnie o tym aerodaktylu. Wyleciał mi w głowę. Nic, jest memem, to niewątpliwie.
biorąc pod uwagę, że każdy twój Pokémon jest ten na 4-krotnej słabości. I tego pamiętam. Bo co, na Misty pewnie będziesz miał Gravelera i nic wiem. Bo Nyxa chyba nie masz jeszcze na etapie Misty, right? Więc teoretycznie... Taśli tylko 95. Ej, oszukujesz, miałeś Golema! Śmieszkuję, żeby nie było. Proszę nie widzieć. Tajduje generalnie. Nienawidzę misji na Necropolis z jednego prostego powodu. Ni chuja nie widać nic na tych mapach przez całunę. Mało w ciemności, kurwa. Smok mroku. Buziak czelni. Nie zdobędę broń ostateczną. Czym jest broń ostateczna i dlaczego Titer? O mój Boże, dużo tego. Ale przebrajemy to chyba. Co my wiemy, że to przebrajemy? YOLO! O kurwa, to jest dużo. A ja nie mam za bardzo tego. Ja nie mam za bardzo... A, bo zakręcia pierwszego tyle działają. Chyba. Trzeba zastanawiać się, dlaczego moje skoki są takie wolne, ale zdałem sobie sprawę, jak głupie byłoby to pytanie. Wszyscy uwielbiamy potwórną słabość Titera. Której jakoś nigdy specjalnie nie odczuwałem, powiem szczerze. O Jezu, nie! Aś, nie stąd. Może jak nie mają jednostek strzelających, to wyjdą, co? Czy ja mogę? Kto sam nie tak wygadał zgodę? Nie widzę swojego życia. Nienawidzę swojego życia. A już bardziej tego, że został jeden. I on... O Boże, to jeszcze szczerze. Bo nie wiem, bo to tak w żadnej kolejności. Dobra, delne w siebie to po jednostki. Ty zostajesz po... manę. I myślimy co dalej. Tutaj jest kolega Wokial. Tym bardzo chętnie zamienię parę czułych słówek. A szybki Badek tutaj dobuduje pojazd, który sobie siedzi.
Żeby nie myślał, że może sobie wejść się i wydano mi kamyś w miasto. Zwłaszcza, że jest to zamek, to może się jakoś bronić w miarę. Ale powiem szczerze, że rok monotype jest jedną z ostatnich rzeczy, o których bym myślał. Głównie dlatego, że nie przepadam za R-Type'em generalnie. W sensie, mam wrażenie, że R-Type jest bardzo fajny ofensywnie, ale mój święty Boże, defensywnie, on jest klepany na każdym kroku. Chciałbym tu wyjść, bo nie zdziwię się, jeżeli kolega spróbuje do mnie przejść. Dobra. Ulepsz. Ulepsz. Jest piąty dzień, to odmyjcie do mago w nadzorki, wykupmy wszystko i tak zobajmy. To jest Excelek? Tak. Witam. Nie rozpocząć na ogóle pomocy. M-kę wcisnę, nie M-kę. To nie jest to samo, bio. Uspokój się. Tutaj jednostki są wykupione, tu nie ma czego dokrywać. Bagmonote. O mój Boże. Czy to nie jest tak, że jak masz jakiś bug monotype, to musisz po prostu bardzo intensywnie overlevelować, żeby to się tym samym migało? Bo ja bym takie wrażenie odniósł, powiem szczerze. Coś jest? Biblioteka? To skanę do wszystkich setów. To jest zawsze w scenie. Spróbuję zobaczyć, co jest z tej strony jeziorka. Spróbuję pobić Klawiusa. Tutaj siedzi Moandos. Nie wiem, jak dużo armią i to się jej boję. Więc na razie go zostawię. Tutaj ma smoki, mogę sobie ulepszyć smoki. Ktoś gdzieś wyszedł. Czy to był Mander? Tak, to był Mander. Chciałbym, żeby ten kolega z kurwiu mi nie uciekał. Chciałbym też, żeby były to dobre artefakty, ale... najpierw, że mam nie to za wysokie oczekiwania. Przyjmy na TGS PS i Pokémony. No ja mam jedyne co to włączone gdzieś tam w League of Lego. Standardowe. Czyli to właśnie próbuję się dotrzeć na moje miasto. Tak to trochę wygląda. Te staty mnie bardzo, ale to bardzo niepokoją. Bo jestem w stanie absolutnie wiedzieć, że on to wygra przez to. Dlatego zaczekam, co tutaj będzie chciało do mnie podlecieć. Wait. Ja tego się boję najbardziej. I tego w sumie. Ale nie mam slowa niestety. Moje wampiry są szybsze, więc mogę podlecieć, zaatakować i uciec. Oficjalnie. One mają 17, 3, 4, 5, 6, 7. One powinny chyba dolecieć do tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie powinny dojść do Liszy, chyba jeżeli dobrze liczę kartki. Albo nie będą lecieć do Liszy, I guess. Też jest opcja. Au. Na szczęście nie aż tyle zadały. Aczkolwiek nie ukrywam, że różnica w statach zapewne będzie działać bardzo na moją niekorzyść w tej walce. I dlatego się boję, że mogę tego nie wygrać. Bo tych zjazdów jest trochę dużo.
trzeba powoli zacząć zabijać. Oho, ty pamiętasz o tym chyba? No nie, nie ważne powiedzieć, ale potem było odrobinę. Broń się. Czy bardziej mi się opłaca jadkować, czy się bronić? Wydaje mi się, że bardziej opłaca mi się ich nie atakować, to tak powiem. No dalej, jezej, to było szybkie. Chyba to potencjalnie wygrywa, ale nie. Zwłaszcza jak na to, że to mnie zaatakował. Dziwny flex, ale okej. Jakby ja nigdy nie będę narzekał na to, że ja jej podejmuję głupie decyzje, ale ty sam je kwestionujesz po prostu. Już tu nie ma miasta, tu jest miasto, ma mnóstwo parę i pewnie odszedł. Aaa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 
Tak, dla mnie. Znaczy, a nie, one polecą dla mnie. To potencjalnie jest dostępne, tak, te zalety, które ja. Albo ile. Ale tak? Nie, one mam. To jest 6 to i... Ma dużo manem jest może biec, I guess. Zajmę się tymi kolegami tutaj. No co, oni pewnie jeszcze tu mają to miasto jedno. O, gorzy na safe, to właśnie skupi rzeczy. Adela biegnie po tego krusznika, bo mnie pogłębi. Chyba nie było ani takiego już bardzo strasznego. To grupa, więc tym bardziej bardzo potężny whatever. Strzałka raczej nie wystarczy. A dobrze, najbardziej. Gdzie oni jeszcze są? Oni są na pewno tutaj? Czy oni jeszcze mają nekropolię? Tutaj jest nekropolia rękę. I to jest ta miejsce zanumbane. Nie, to był Mandar? To był Mandar wtedy. Tak. Tu jest Issa. I chcę porozmawiać z Issą. Bo jak cię lubię, kolego, to nie wygląda na armię, która wystarczy na moją obecnie. 150, to może się udać. To się nie mogło udać na to. Nie wiem. A, się. Chyba muszę tu podbiec. Christian ma jakąś śmieszną armię, bym powiedział. Czy oni są w pobliżu któregoś mojego miasta? Chyba nie. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Czyli mogę bezpiecznie trafić to raczej. Idź tu. To jest mnóstwo. Jest kilka. Raczej nie tylko. Okej, okay, to wygląda nieco gorzej, ale wciąż jest zabawa raczej. Te 40 wampirów to jest jedyne, co jest tej groźne tak naprawdę. Wiem, że to zabrzmiało trochę jakby 40 wampirów to było kompletne nic, ale... jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest sporo przy jego statek najbardziej. Bo ma dość wysokie numerki. A
ktoś nie będzie mnie... Nieważne, się bo jeżeli będzie mnie drzwi otwierał, to będzie łatwiej, ale... I guess, że wampiry po prostu i tak lecą. Ja mogę, mogę sobie zabijać wampiry. Tak się zastanawiam, bo one się będą intensywnie spieszać jeszcze. Jestem spieszona. Jeden atak. Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj. Będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Blas. Chuj, centralami. Powiedzmy, jest jakiś niedojebany pozytywnie, nie, czy negatywnie? No, chyba już sobie masz nie do Kinga, ani do Kinga, chyba do nowym Pokemonem do tych. Do Pokemonu, więc I guess, że... będzie raczej pozytywnie. Samo to, mówię, sam to, że masz nie do Kinga, już jest chyba wystarczające. Gengar w tej genie jeszcze nie jest aż tak silny, jakby mógł być do ataku przecież, bo jeszcze nie ma swojego dobrego ataku jako głównego. Dużo dobrych... dużo dobrych... O Boże, ironia, mi tu mniej artefaktów. To będzie lepsze raczej. Na golenniki nie, bo chcę szybko się poruszać. Tarcza daje plus 3 ataku obrony, więc jak najbardziej jest mi na rękę. Dobra. Ale gdzie oni jeszcze byli? Tu jest jeden kolega. Mander. W idealnym świecie chciałbym się z nim spotkać poza to, poza... przeklętą ziemią. Zacznę go jakieś... I guess. Po prostu jakoś zawsze myślę o tym przeklętym Shadow Ballu. Z przeklętej ziemi, ale z tego dobrze to nie ma. I co chyba nie jest jakiś bardzo silny, co? Nie, jego armia też nie jest specjalnie silna, więc fajnie. Ale i tak zaczekam. Muszę to była przecież na siebie. To brzmi tak głupio, kiedy masz Gengara i woli rzucić na tego, na innego Pokemona. Jakby wiem, z czego to wynika, ale... Chciałbym się głupio. Cześć. Tak, chyba pewnie w tej stanie to zrobić. Nigdy nie pamiętam, w którą stronę trzeba atakować smokami, żeby dobrze przed ten... Dobrze przed... ten atak zmienięciem. Trochę mnie to irytuje, bo... ciągle rysuję. Tak, może? Czy chce się z nim bić? Może go zbejtuję, żeby on mnie zaatakował. Jeżeli mnie nie zaatakuje, to ja sam mogę postać, I guess. Bo... czekaj, mogę się przelecieć. Aż nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to, co chciałem zrobić. Ale... dobra. Damy radę. Kolega będzie się próbował raczej do któregoś miasta dostać? Elisha... okej. Okay. Czy on idzie do któregoś miasta, czy on nie idzie do któregoś miasta? Muszę iść to zobaczyć. Weź armię. Wygląda jakby aż tak się nie śpieszył i to mnie trochę... aż nie powiem, że mnie to jakoś pytanie dziwi, bo moje, wydaje mi się, że oni mają miasto za klucznikiem, więc nie potrzebują aż tak pilnie. Eee,
uwaga, tutaj na jakiejś kartce. Teraz się przelać będzie szybciej. Ulacz smoki. Jak już to jestem, to machnę sobie to gildię magów na piąte. Tam portal. Gdybym tylko miał magię ziemi, to nie? Byłoby to bardzo optymalne, a tak to jest zdecydowanie nieoptymalne. Nawadnianie się, a co to? Nie znam. Czy ja chcę zaczekać jedną turę? Chyba zaczekam. Teraz ty możesz też zaczekać, a propos. I tam za klucznikiem nie było ich miasta. To był bardzo ciekawy fakt w takim razie. Nie będę się kłócił. Stream 17? Aby zwyciężyć, musisz zdobyć wszystkie wrogie miasta i zamki. Poza tym nie możesz stracić się królowej Katarzyny i Lorda Harta. Jeszcze radzieja, księga magii ziemi, boskich mocy, bardzo wysoki poziom zdolności, ulala. Nie gra mi bardzo wysoki, powiem szczerze. Kapelusz miałby sens, jeżeli mamy Loinisa. Pełn ma sens w każdym innym przypadku. I teraz się zastanawiam właśnie. Zwłaszcza, że nie dziwię się, jeżeli kapelusz będzie nie u tego bohatera, którego bym chciał. Dlatego co to za wybór? Kapelusz czarodzieja albo księga magii ziemi? Czy kapelusz dowód kopionki? Jeżeli tak, to jeszcze jak się mogę, ale też nie do końca. Może ja po prostu wezmę. Pozostałości armii dowodzonej przez mojego ojca schroniły się w Nekropolis. Nie możemy jednak nie docenić jego legionów. Czeka nas trudna bitwa, ale poprowadzę nasze wojska do boju osobiście. Musisz podporządkować się bezwzględnie jednemu rozkazowi. Lord Hart nie może zostać zabity. To on jest zdrajcą. Informacje dostarczone przez nekromatów zostały potwierdzone. Lord Hart należał do tajnego stowarzyszenia dowodzonego przez króla Wilmara. Posiadając pełny dostęp do zamku, nie miał żadnych trudności z otruciem mego ojca. Na rozkaz Wilmara miał się zemścić za to, iż nekromaci wygnani zostali z Erafii. Względem tego zdrajcy mam specjalne plany. No dobrze. O mój Boże. Nie za dużo tych bohaterów. Sam ataku jest miasto, w którym znajduje się grupa jest kolegów von Harta, a miasto, w którym znajduje się król chwili obecnej. Oba miasta muszą zostać zdobyte, albo nigdy nie pozbawimy go Harta władzy. No dobrze. Kaśka ma hełm. Gdzie jest Loinis? Jest oczywiście na drugim jebanym końcu mapy. Zajebie się. Mam nadzieję, że wiecie, dokąd to zmierza. Katarzyna nie będzie zbytnio wykorzystywana w tej misji, co szuję. Swoją drogą bardzo mi się podoba, jak idiotycznie dużo mam tych bohaterów. Przekaż hełm. Przekaż hełm. Theodorus. Theodorus, masz jedną robotę. Ale oj, nic idzie spuszczać pierdol od początku całej nekropolii. Ciekawe, czy da się jakoś bardzo intensywnie skipa zrobić z latankiem. To wygląda jak coś, co da się skipnąć latankiem. I nie zdziwię się, jeżeli tą misję da się przez to zrobić relatywnie szybko. A mi nie zdziwię się też, jeżeli się okaże, że tej misji absolutnie się nie da zrobić relatywnie szybko, bo bardzo dobra, nie wiem. Gdzie jest Loinis?
bo na przykład mają jakiś bardzo silny garnizon czy coś. To też mnie nie dziwi, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mało pewnych smoków. Zastanawiam się, czy ja nie chcę ich pobić. To my. O, widziałem jeszcze tej właśnie. Ja mogę sobie zrobić jakiś absolutnie podsupy. O mój Boże. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Zobaczyłem mało. Myślałem, że będzie to naprawdę mało. A nie skurwysyny. Ale... czyli nawet nikt mi nic nie da. 180 tony ma 195 tony. No well. Ostatnie trochę jednostek, ale... itemy do statusu tego warte. Teraz inne kłamstwa. Siadę. To jest strzałka w każdego jednego, a na tak to bym nie lepiej da do sejady zresztą. Solmy to bardzo śmieszny bohater, to niekoniecznie jako taki, z którym po prostu biegamy z jedną jednostką, albo taki, którego nie rozwijamy. Bo on byłby spoko, gdybyśmy go rozwinęli trochę, ale... czy to jest kanon? Wiecie, czy to jest kanon? Tak, to jest kanon. O moment, tak? Mam bardzo sprytny plan. Nie kwestionujcie. Tak, myślałem, że zdążę. O, dobra. Wiecie co? Mam głupi pomysł, którego pożałuję. Spróbuję dosłownie zresztować tę misję, także ten, żeby tylko lojnicę się poruszać. Wiem, że to jest zły i głupi pomysł, ale dajcie mi spróbować. Najwyżej zestartujemy. To nie jest tak, że bardzo mi zależy, że musimy zrobić misję za pierwszym podejściem. Gdzie były te artefakty? A, już ich nie zobaczę, bo ta bohatka mnie ujebała. Jeszcze raz. Tu jest miecz. Czyszcza z miecz sprawiedliwości jest tutaj. Czyli potencjalnie... czy mam tarczę? Jakoś nie. Helmu nie ma co zakładać, bo ten mi daje plus 6 do wszystkiego.
Teraz? Skoro tego zrobię? Chyba tak. Weź podbiegnij tutaj, Loinis. Bez... Stąd się tepniesz, nie, stąd się do kanon tepniesz, a stąd? Doskonale. Tutaj sobie zgadnę parę. Właśnie, czego ja sobie parę zgadnę? To na centralu. Wezmę przegazy i trzewce można. Tak, chyba bez tych. Bez pegazów. O, droga jest. Szkoda, że nie mam magii ziemi, widzę, da. Dobra, zaczekam na manę. I teraz tak. Potrzebuję jeszcze raz, żebyś mi wkazał, gdzie są rzeczy. Bo ta jebana mgła wojny mnie zabije. No tak, Loik, przyjacielu. Przelecisz na mnie. Zaczekaj tutaj. Okej, to był nie. To nie był najmądrzejszy z moich pomysłów, ale mogę tak skipnąć. To nie jest na przeklętej ziemi. To jest takie, to nie jest na przeklętej ziemi, to wszystko co musiałem wiedzieć. Ziemio Mary. No dobrze. Nie, moje moda. Poczekaj, mam taki modela. Razy 15 to jest razy 1,5, to jest 230, 115, 345. Lightning zabije. Ściema. O Boże, ojciec. Co do tego sprzedajecie? Chyba nie specjalnego klatkę sobie mogę kupić. Tutaj będę mam koniecznie, lunetę mokę. Chciałem kupić tamtą klatkę, jeżeli to jest lepsza. Nie mam silnego pojęcia. A nie było najmądrzejsze, co dzisiaj zrobię. Let's go świat. Odpocznij sobie dla manny, I guess. Jak sobie to zadajesz? Jak masz w kolejnego gimbusie. Mam to jest tak. Być, żeby móc mi odsłaniać mapę. Bardzo nic nie ma. Kaśka, pokaż mi to jeszcze raz. Tutaj były ich budynki do rekrutacji, tu jest to, tu jest to i tu jest ich drugie miasto. To ty się wtocz tutaj. Możesz tu przejść? Czy niekoniecznie możesz? Nice. I z tego co widzę, to to i drugie miasto też jest w miarę puste. Widziałem gdzieś i bohatera. On był chyba na... Nie, on jest tutaj. Cześć, Lorka. Jakby no offense, ale nie chce mi się z to robić obecnie. Nie mam do ciebie nic, nawet szacunku.
i w ogóle. A że twoje miasto jest takie bardzo ładnie puste, to aż wstyd nie skorzystać. Na przeklętej ziemi tak chęci nie działa, jak pójdzie w dupę. Tutaj zaklęcia będą działać. I jeden chyba teraz już tutaj jeszcze, okej. Oddawaj miasto. Jezu, oni mają to miasto od początku rozwinięte. Jezu Chryste. A teraz jak sobie pomyślę, co było, jakbym miał magię ziemi, to już w ogóle byłoby super. Kaśka, odsłań mi to jeszcze raz. To jest to, to jest to, to jest to, to jest to, okej. Czy oni mają coś pod ziemiach tutaj? To mnie zastanawia. Zobaczę, jak on zareaguje. Nie śpieszą się, więc chyba... Nie potrzebują pilnie się śpieszyć, żeś tak wyrażę. Wezmę mieczek. Gdzie oni poleźli? Co ty tu robisz, przyjacielu? Ale piękne morale. Od czego ja takie morale? Przeciwko chrzcienia smoki. Okej, czyli po prostu RNG mnie tak dopiwa, rozumiem. Bo jak na to, że to jest minus 1 morali, to się powstało, może. Czy tutaj jest armia do wykupienia? Tak, zróbmy to, żeby przypadkiem mniej nie najechali. Widziałem, że kolega na mnie biegnie. Czas jeden zająć z tą kasą. To nie jest z tą kasą. Sanctum. Dobra, podlecę, I guess. Albo i nie podlecę. Żartowałem? O, to całkiem urocze. Nie obawiasz? Cięć bohatera widziałem, ale już kiftem. To bije bohatera, o chyba. Nie, to chciałem zajść. Wracaj do sanktum. Gdzie on idzie? On przyjdzie do... Jeszcze nie wiem, którego miasta, ale gdzieś idzie. Never mind, I guess. No dobrze. Już za co najwymagająca misja. Halcie, będę tęsknił, no. Nie jestem pewien, czy możecie mówić o wojnie domowej. Ale kim ja jestem, żeby się znać? To jest stopień Alsejsz. Przy czym podejrzewam, że...
mógłbym mieć lepszy wynik, gdyby nie to, że ten, że w pierwszej misji bardzo mocno się wydzielałem, czekając na zakręcia, ale i tak całkiem ładny wynik wyszedł. Mamy jeszcze jedną kampanię, siewce rozpaczy. Najeźdźcy zostali wreszcie wygnani ze spodnych ziem. Przyszedł czas obudowy, lecz pojawił się człowiek, Faruk Wlenin, który pragnie na zawsze swojej spodnej ziemi z powodu Elatiabi. Albo od niezwycięstwa musisz znaleźć Graala w ciągu 3 miesięcy. Oprz. Po raz pierwszy w historii naszego kraju ludzie nie i elfy szukanie Graala. Nie jestem wielkim fanem Graala w Heroesach, ale... Kiedy uroczystości zakończą się, stare właśnie powrócą i wznowią się konflikty terytorialne. Musimy wspólnie pomyśleć nad przyszłością naszych ziem. Jeżeli nasza walka o niepodległość ma być wygrana, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko armii. Potrzebujemy symbolu. Odszukaj kielich Graal w krainie, gdzie jednorożce rozmawiają z drzewami. Tak pół zaszy. Nie wiem, o czym do niej mówisz. Kiedy gromadzisz swoje siły, aby odnaleźć grę, dochodzą ci swoje siły Ratiavi i mobilizują się, co przeszkodzają ci w walce o niepodległość. Właściwie misja z Ratiavi stoi na twojej drodze, a twoje szczęście brakuje najdrobnego przywódcy. Część miejscowych odpowiada się za tobą, jednak więc nie zajmuje miejsca po żadnej stronie. Musisz się odnaleźć grę, aby przekonać się do siebie pozostałych niedźwiadków. Bez niego oddziały z Avi i Rati wykonają twoje wojska, a ty sam zabijesz się na najbliższym drzewie. Dobrze, nie na sznurze. Mam 3 bohaterów. Każdy pozostawiany w jakimś innym miejscu. I mam też obelisk. Doskonale. Obeliski są potrzebne, żeby znaleźć grę jako taką. Nie będę komentować teraz, bo jedę czegokolwiek odpowiedź. Bo nie jestem pewien, czy mogę ten... czy którakolwiek tych jednostek będzie mi przyjazna, czy wszystkie będą agresywne. O, to ja pracuję do niego. Drugi obelisk. Wydaje mi się, że na podstawie obecnych wskazówek jeszcze nie jestem w stanie znaleźć. Nie dalej. O, nie mam tego tam. Nice. Bardzo. Holy fuck. Nie widzę czasu swojego ciebie. Wspominałem, że nie widzę swojego życia, jak patrzę na to, co się dzieje. Ambush. Straty nie były aż takie straszne. Te centrale już są się ze mną być niestety. Dobra, nie było aż tak, prawda? Z tego co widzę, ta mapa jest w miarę duża i to mnie odrobinę niepokoi. To są chlapetników. To jest ten bohater, który w ogóle nie ma armii generalnie i tak się tego boję. Zdaje się, że mogę potrzebować tego zasobu, bo jest kiedy nasze miasto nie może mieć jednostek w ogóle. Mnóstwo centralnych bojowych. Chlapadników, krusznika nie mam. Nie podoba mi się generalnie to, co widzę. I to tak bardzo delikatnie powiedziane. Dlaczego tacy jesteście? Hmm.
mam dużo obrony, więc nie robi mi to aż tyle, ile mogłoby robić. Ania ma na tego. Ejta. Przynajmniej mana na nich pomagają. Co ja teraz chcę zrobić, to jest pytanie. Potrzebuję się kopalni złota. No, ale też nie mam wrażenia, że nie potrzebuję. Nie jestem pewien sobie. Ewidentnie starają się to zrobić, ale to inna sprawa. A ja za nie chciałem to odkroić. Tak. Prawda? Na łuczników nie bardzo jest możliwość chyba obejścia się bez strat. Bo stosunkowo z tego już się tak powiem, tak szczerze. Karczma. Racja, racja. No i zastanawiam się, czy jedną z rzeczy, które mogę zrobić, nie jest po prostu... Przekazanie wszystkich jednostek jednemu konkretnemu bohaterowi. Żeby on chodzi i wszystko zgarniał. Bo wydaje mi się, to na chwilę obecną chyba najrozsądniejsze. Jezus, to jest jakaś taka bardzo krążąca wokół środka mapa, że... Na początku mamy tak jakby ten... Jesteśmy na środku, potem cyrkujemy dookoła coraz bardziej, bo to tak to wygląda. Jesteś mi potrzebny tylko dla jednostek, bo nic innego w przyjacielu. Teraz też się nie boją, łucznicy pewnie się mnie nie będą bać. O, ale wydączałem. O, łucznicy też się będą. Nice. Garnizon wygląda całkiem silnie. I mnie to niepokoi. Ok, spanko na razie. Coś więcej tu mogę zrobić? Zobaczcie sobie, gdzie nie ma go czego. Zwiadowcy dążą, że twoja siostra jest na północy z olbrzymimi siłami bojowych jednostek z Arwi. W przeciwieństwie do ciebie wierzy ona, że spodne ziemie należą do Arwi, a deklaracja niepodległości jest zdradą. Twoja chęć do walki topnieje, gdyż miałeś nadzieję uniknąć tej konfrontacji. Nie mogę po prostu i tak nie walczyć. O Boże, mam kaczarów. Dlaczego tacy jesteście? Powiedzcie mi, dlaczego tacy jesteście? Ja się zwracam po jednostki. Przekazać. Weź to. 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 Weź to
mocniej i chorobę wyglądali. Stąd nie rób. Tym szybciej. Czy masz mądrość? Masz. To może opłaca mi się zejść potem po gibie na gotkę. Przekaż wszystko. Drugie tamte. Nie będę kłamał, że to jeden wiedzy, które mam, bardzo mnie niepozytywnie skłania ku temu, żeby ten, żeby odwiedzać to dziwnej magii. Mi... Może ten druid będzie miał jakiś lepszy pożytek z tego. Się boją, tutaj parę podłącza, więcej na to podłącza. Biegnie. No chyba powinno być w stanie sobie z tym poradzić już chyba. Zdecydowanie. Spacja do przodu, spacja do przodu, do przodu. W sumie spróbuję jeszcze to widzę totalnie na to przerzucić. Żebym miał łatwiejszy dostęp do tych... do łuczników tutaj. Poczekamy, tak. Żeby nie jadkowali to darmo. Ogólnie jak na to, że nie mamy w ogóle ten... w ogóle... budynków do ekotowania, to mam takim coś na armię bym powiedział. W sensie budynków w mieście, żeby nie było, to mam na myśli do partii. O, pegada? O, zajebiście. To jest dokładnie taka sama armia, jaką walczyliśmy w garnizonie. To nie jest garnizonie. Ale wcale nie jest lepiej. Może przydać... zagajnik. Zagajnik? Czy ja mogę... ja nie mam miejsca na drzewce w tej chwili. Nice. Wciąż mi to wiele nie mówi. Bo na... mogło być? Nie zdziwię się, jeżeli to jest jakimś portalem, powiem szczerze. Czy ja chcę ten zagajnik na... kij z tym zagajnikiem? Chyba to już zostań tutaj, bo będę wspierać teraz alfę. To jest wyjścia, ale to się nie boją. I
widzę te wszystkie budynki do tego. Do czarów, sobie tak się zastanawiam. Czy one mi na pewno się coś pokazują? Kasnali, czarów 5. Nice. Z nichami nie chce się bić na razie. Chcę zobaczyć tam. Pobiegnij tam. A to sobie możeś trafić teraz. Pobiegniemy tu, żeby jedno przekazać. Miany możliwości. Na fala, choć po jednostki. Czy ja nie odpaliłem tego kusznika? Nie, to był niebieski kusznik, okej. To wiele wyjaśnia. Przekaż wszystko i zobacz, co jest za niebieskim kusznikiem. W sensie, co jest za tym teleportem, za niebieskim kusznikiem, może o tak. Ja nie wiem, co mam na to odpowiedzieć w tym momencie. Po prostu nie wiem. Czuję się zmanowany. O, ale fajnie. Ale fajny oddział jest na to. Ej, czy to jest na to subscribe, że to już nie będzie? Tak. Ej, zmałowałem go trochę. Tutaj warstwo bitewnych. Ty tu nie przejdziesz tak czy siak. One chcą się bić, no to interesujące. Nie spodziewałem się, że będą chciały się zrobić. Powinny zabić, albo i nie. Dobra, SNG. Zawsze w cenie, grupa entów, parę aniołów, enty się boją. Nie jestem pewien, co o tym sądzić. No i szczerze? Ale zobaczymy. Potencjalnie dwa umrą i umrą dwa. Tutaj nie umrę. Au. Au. Zostaw moje elfy. Ujo. O mój święty Boże. Pałam czystą nienawiścią do tego, co się właśnie stało. Jeszcze mi powiecie pewnie, że ja tutaj muszę wykopać to gówno, co? To będzie tutaj gdzieś. Nie wiem, czy gdzieś nie tutaj, gdzie teraz stoję. To przydałbym się drugi bohater do kwaniaczek. Wiesz co, pobiję te anioły chyba. Znaczy właśnie w sumie to nie jestem ten, czy ja je pobiję. Ale to inna sprawa. Znaczy stanę tu, gdzie jestem. Bo i tak zaczekam na te, na jednostki. Bo trochę niekomfortowo się czuję, idąc na grupę aniołów. A jednocześnie... nie tu. Jednocześnie wydaje mi się, że to musi być gdzieś tutaj. I pewnie gdzieś tutaj, gdzie anioły mi blokują. Więc zrobię sobie dorzut jeszcze jednej sferii. I z tym... O Boże,
kurde. Czemu ta fuj jeszcze? Spróbujemy pobić te grupę, nie? O film before jest już ich mnóstwo i będę kurwił jeszcze bardziej niż do tej pory. Ja na pewno nie. Nie jest grupa cały czas. Ile jest archaniołów? Zajebis. Bo ich jest w sumie ile? 11. Po 11 za dużo bym powiedział. Nie zabiję. Tego nie, musiałbym mieć ogromnego pecha, że nie. Jezu. Dlaczego ta sobie jesteś? To nie ma szans zabić. Wait, wait. Wait, attack boy. I teraz mówię, podejrzewam, że gdzieś tu trzeba kopać. To gdzie stoję? Tutaj. Stajemy, gdzie to może być. Na szczęście nie trzeba zganiać całej układanki, żeby wykopać Grala. To było strasznie chwycające. Grant musi dotrzeć z Gralem do Welni i wybudować tam jego sanktuarium. Enty, złoto i gildia magów. Enty też, okej. Chociaż wielu ludzi dołączyło do naszych sił, aby wspomóc naszą wizję niezawisłości, już teraz siły Erath i Evli zbierają armię, aby nas powstrzymać. Nie możemy kontynuować naszej walki bez silnej bazy wypadowej. Faruk Welnin, burmistrz miasta Welnin... Mieszkańcy Welnin oczekują na przybycie Grala, wszystko jest w rękach Rylanda. Nie zatrzymuj się, aby walczyć, przyjdzie na to czas. Powodzenia. Zdecydowanie drogi, jeżeli tak bardzo nie kazacie zapierdzielać. Zresztą nie widzę, żeby tutaj było za bardzo ten. Zbrojeni są oddani naszej sprawie. Zbrojeni są tam. Czy mam tu jakichś przeciwników? Tak. Dwóch przeciwników. Możemy zbudować fort, ale nie możemy budować żadnych jednostek. O mój Boże, to kolejna misja tego typu. Rozumiem. To jest bardzo fajnie, cieszę się. Magia ziemi, nie zaszkodzi, zastanawiam się, czy tylko zbrojni, czy którejś jednostki tutaj też jeszcze. Bo z tymi strzelajkami na pewno nie chce się bić, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Jednocześnie jakaś część mnie naiwniej, czy żmą dyplomaty, więc chyba będą chcieli się dołączyć. Grupą wrzasów nie wiem, tylko... O, doskonale. Byłem naiwny, licząc, że to zadziała. Nie będę kłamał. Sprawdzić nie da się, że to na pewno. 4, 3. Tak. Dostawcie mi centaury. Na 32, że nie mogą. Proszę nie wiem, gdzie jestem, teraz dopiero jestem. Co one im zrobiły takie, no? Są najsłabszą jednostką, która jednocześnie dodaje standard obrażenia, czy to dlatego? Tak, nie tak. Przestań się boję bić obecnie.
drzewce są tam na naszej sprawie. Ha! Szkoda, że musiałem tam podejść, żeby się o tym dowiedzieć. A, nie to wam będzie. Nie te drzewce! Były się oszkany. Czyli pewnie ten. Gra jest trochę nieczytelna w tym momencie, nie będę kłamał, jeżeli chodzi o to, kto jest nam przydatny, a kto nie jest nam przydatny. Na wszelki wypadek zapytam, czy ze Steamem jest wszystko ok, bo mnie widzę, że Steamapsy na czarnym ekranie robią. I trochę mnie to niepokoi. Jeszcze jest tutaj nam pomocny, czy niekoniecznie? Domyślam się, że niekoniecznie. A jednocześnie nie widzę bardzo, gdzie możemy sensownie przejść. Chyba musimy przez gwiazdę, jak się przejść. To jest mi bardzo nie na rękę. Tutaj nawet nie jestem pewien, czy to ma sens, bo nie wiem, ile jest w tym garnizonie. Przed grupą elfów? O, to się dołączyć bardzo fajnie. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Grupa krzyżowców chce się dołączyć, bardzo fajnie. Grupa krzyżowców też chce się dołączyć. O mój Boże. Coraz więcej jednostek chce się do mnie dołączać. Holdaka... What? What do you mean holda? Jeszcze z tego kiedy to jest. Co macie przez to na myśli? Okej, mamy miasto. Przekazując mieszkańcom tego miasta słowa legendy o Grałowi, że odbierane są one z niedowierzaniem. Wiele mieszkających tych ludzi jest zbyt mała. Musi odnaleźć miejsce, które bardziej zrobione w sensie sanktuarium Grała. Ale możemy mieć to jednostki. I przynajmniej o tyle dobrze. Nie wiem, czy nie odłożyć tych łuczników. Tutaj sobie podgarniam trochę jednostek. Ratusza nie zbudujemy niestety. Gdzieś widziałem bohatera, to jest bohater. Czy on jest silny? To jest Loinis. Czyli to już nie jest silny, ale tak naprawdę to tylko... O, teraz się włączają, nice. Dużo jednostek chce się do nas dołączać, pomimo tego, że... nie mamy jako tak powiedziane, że będą chciały. Tak, na nie uciekają, ci zbrojni będą chcieli się bić raczej. Tutaj jest paru czempionów, to whatever. Elfy mam. Ale mnie nie wystarczy, żeby wyjść z mnóstwa pegazów z grupy, może jeszcze, ale to też chyba lepiej będzie zaczekać jeszcze. Ganiać będziemy? Nie jestem pewien, czy chcę mi z tym ganiać, szczerze. Czy ja mogę po prostu na pana przebiec? Tak ciekawości. Jest to ciekawy eksperyment na pewno. Da mi się zabić, bo ja tego nie wiedziałem. Nie bez żadnej sadeli. Stabilnie, że są silniejsi niż centaury generalnie imo. Moim skromnym zdaniem. Grupa jedna. To było jedno na co wygram, chyba. Tak? Proszę, mamy. Mam dużo krzyżowców, więc to mi sugeruje, że powinien.
wiesz, to oślepienie. To ja wiem, proszę. Jest to już wszystko? Potrzebujesz stolicy, wybuduj kapitał w mieście Welni, tylko wtedy spadne ziemie stają się wo... Oj, nie wiem. To nie może być tak proste, jak brzmi. Wydarzenia zachodzą w błyskawicznym tempie. Siły Erathi i Evli przybyły, aby przywrócić porządek i zdusić naszą walkę o niepodległość w zarodku. Musimy szybko zabezpieczyć okolice miasta Welnin i wygnać wroga poza granice naszych ziem. Jeżeli nie uda nam się tego dokonać, dwie nacje ponownie zetrą się w ogromnej wojnie i powrócą stare czasy waśni i zniszczeń. Niniejszym deklarujemy naszą niepodległość i niezależność od królestw Erathi i Evli. Musimy dalej budować pewnie elektroniczne te takie przebudowane, co gorsza zaczęto nam ktoś drewno. Okej, to wiele wyjaśnia. Chyba wiem, w czym może być problem w tej misji. Dostrzegam pewien problem, który może tu występować. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. No, swochola badników, to brzmi zbyt niepokojąco, żeby się tym zajmować. Pierwsze użyć tego Wikoa, se machnę. Se, a nawet sobie. Nie wiem. Zastanawiam się, czy jest cokolwiek, co mi potrzebuje przed tym, żeby zrobić tę misję wywodą z obszaru startowego. Bo wydaje mi się, że nie. Widzę, że mi ludy brakuje, to na pewno, ale to też jest coś, co da się obejść. Zaczekaj tutaj na pewno. Z mnóstwem wojowników nie jestem pewien, czy sobie poradzę. A tym razem nie obu pili ze złota, z złotej ratusz. Jeszcze bardziej, Tadela. To nie jest niewygasie. Au. Au. A, zaczekaj do jutra. Drewna, dwa drewna. Zamek. Kapitol. Ha! Co mieli na myśli przez tę misję? Bo chyba nie rozumiem. Najzwyczajniej w świecie chyba nie rozumiem, co oni chcieli mi przekazać przez tę misję. Czy z jakiegoś powodu postawienie tego kapitolu miało być trudne? I don't know. Anyway, jeżeli chodzi o kampanię z odnawianiem Erathi, to będzie wsio, z tego co widzę. O Boże. Ja się boję tej kampanii. Znaczy na pewno dalej będę robił te
w kampanii z Armageddon's Blade. I chyba w takiej kolejności, w jakiej są odłożone. Ale nie jestem pewien, czy będę dzisiaj już zaczynał. Więc wydaje mi się, że po co zostawię na ten przyszły tydzień, początek nowej kampanii. A ten, na dzisiaj to było na tyle. W poniedziałek zapraszam na wspaniały artosowy stomek DDS-a. I trzymajcie po. Cześć.